zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej w postaci personaliów. To jest imion i nazwisk kilku osób, które wskazałem, o które wnosiłem, żeby te imiona i nazwiska były jawne. W związku z niewykonaniem przez Warszawski Ratusz tego prawomocnego wyroku sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ, która prowadzi z mojego wniosku, ponieważ złożyłem ten wniosek w połowie lutego, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez Warszawski Ratusz, prowadzi postępowanie przygotowawcze. Ja uważam, że takie sprawy jak ta nie powinny w ogóle mieć miejsca. Mówię o samej batalii sądowej, bo te informacje powinny być przekazywane bezwłocznie przez panią prezydent Hannę Bronkiewicz-Walc na każdy wniosek obywatela. Ponieważ korzystając z ustawy o dostępie do informacji publicznej, która mówi, że każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, co oznacza, że pani prezydent koniecznie za wszelką cenę chciała ukryć informacje o tym, kto był zleceniobiorcą w tych kilku umowach. A to oznacza, że jeżeli od dzisiaj te umowy są w pełni jawne, to każdy mieszkaniec, każdy radny, każdy dziennikarz może zapytać o wszystkie inne umowy cywilnoprawne i powinien uzyskać informacje, imię i nazwisko zleceniobiorcy. Ponieważ mamy do czynienia z publicznymi środkami, to według mnie nie ma kontroli społecznej, jeśli nie ma jawności w warszawskim ratuszu. Następnie, szanowni państwo, przejdę do informacji o trzech osobach, które były ukrywane przez panią prezydent. Także nie był wykonywany ten prawomocny wyrok sądu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, otrzymałem w ostatnich dniach pismo z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, w którym przekazane są następujące informacje, że umowę związaną z obsługą systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji na kwotę 6600 zł brutto wykonywała pani Eliza Cuber. Umowę zlecenia w sprawie wspomagania Biura Edukacji w działaniach obejmujących współpracę z mediami na kwotę 10 tysięcy zł wykonywał pan Piotr Rachtan. Umowę o dzieło w sprawie wykonania dzieła polegającego na analizie socjologicznej pikniku naukowego Polskiego Radia w wysokości 4000 zł brutto wykonywała pani Dominika Melon. Te informacje nakazał udostępnić Sąd Okręgowy. Sąd stwierdził, że obliguje miasto stołeczne Warszawa do udostępnienia informacji publicznej w postaci personaliów. To jest imion i nazwisk osób, z którymi pozwane w tym przypadku miasto zawarło tych kilka umów zlecenia i umów o dzieło. Trzech poprzednich, ponieważ ja wnosiłem w ogóle o sześć tych umów cywilnoprawnych, trzech poprzednich zleceniobiorców zostało wskazanych w piśmie z połowy lutego. Szanowni państwo, myślę, że dzisiaj możemy mówić o dobrze wykonanym zadaniu na rzecz mieszkańców Warszawy. Ja mam poczucie spełnienia obywatelskiego obowiązku, żeby kontrola realna, realna kontrola społeczna była nad władzami z wszystkimi samorządowymi, w tym największego miasta w Polsce, pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc. Ponieważ albo Urząd Miasta działa w interesie wszystkich obywateli, którzy między innymi płacą tutaj podatki i mają prawo do informacji, kim są zleceniobiorcy, albo jest tak, że istnieje ryzyko, że urząd działa w swoim imieniu, a nie w imieniu wszystkich mieszkańców. Ja oczywiście przekażę państwu treści tych umów, o których wspomniałem. Warto też zaznaczyć, jaka jest skala tych wydatków. Ponieważ wnosiłem o te informacje do pani prezydent i pani prezydent wskazała, że w 2010 roku zawartych było przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 14 161 umów na kwotę 31 452 000 zł. W roku ubiegłym, w 2011 roku, Warszawski Ratusz zawarł 11 642 umowy cywilnoprawne
na łączną kwotę 26 705 tysięcy złotych. Tak jak też wspominałem, cała ta sprawa przez upór pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz kosztowała nas, mieszkańców Warszawy, ponad 50 tysięcy złotych. I tak jak warto to jeszcze raz podkreślić, gdyby pani prezydent zrezygnowała ze sprawy sądowej, udostępniając te informacje publiczne, my jako mieszkańcy Warszawy moglibyśmy przeznaczyć te środki na zupełnie inny, bardziej potrzebny przez mieszkańców, bardziej oczekiwany cel. Ale jeśli pani prezydent zdecydowała się dopiero wtedy, kiedy wisiała nad nią kara grzywny w wysokości 2000 zł, udostępniła te informacje, to warto zadać pytanie pani prezydent, dlaczego tak późno i czy konieczny i celowy był wydatek w wysokości ponad 50 tysięcy złotych na zewnętrzną kancelarię prawną. Szanowni Państwo, przekazuję głos szefowi klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Warszawy, Maciejowi Wąsikowi. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, pozwolicie, że ja pogratuluję Jarosławowi Krajewskiemu zwycięstwa w tym procesie. To dobrze, że Jarek wygrał tą sprawę, natomiast ta satysfakcja rozumiem, że jest gorzka, bo tak naprawdę, tak jak powiedział Jarek, tego procesu nie powinno być. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich spraw z tym związanych. Pierwsza rzecz, że dużo łatwiej jest zapłacić 50 tysięcy złotych z puli publicznej, niż zapłacić 2 tysiące złotych z własnych środków, nawet jeżeli ma się przekonanie, że walczy się w słusznej sprawie. Jeżeli pani prezydent miałaby takie przekonanie, że walczy w słusznej sprawie, na pewno by te 2 tysiące złotych grzywny zapłaciła i czekałaby na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. W moim przekonaniu pani prezydent zabrnęła za daleko i dopiero ta grzywna pozwoliła się jej jak gdyby wycofać, przyznała się do porażki. Ale pani prezydent musi zrozumieć jedną rzecz, że jawność i transparentność Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy to jej główni sprzymierzeńcy w zarządzaniu miastem stołecznym Warszawy. Jak Państwo pewno wiecie, bo pisaliście o tym, w ostatnim czasie służby dokonały kilku w miarę spektakularnych zatrzymań w spółkach miejskich, w jednostkach miejskich, w Urzędzie Miasta, zatrzymań w związku z podejrzeniem korupcji. Myślę, że w sposób pośredni ta sprawa wpłynęła na to, że te zatrzymania były, bo to fatalny sygnał wysyłany do swoich urzędników, nieujawnianie dokumentów, które oni wytwarzają. To jest przyzwolenie na ukrywanie pewnej prawdy, co w konsekwencji może prowadzić do działań korupcyjnych. Jako Klub Prawa i Sprawiedliwości w związku z końcem tej sprawy, którą Jarek zwycięsko dzisiaj finalizuje, napisaliśmy list otwarty do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wzywamy w tym liście ją do tego, żeby podjęła działania zmierzające do tego, by miasto stało się organizmem jawnym i transparentnym dla jej dobra, dla dobra ich mieszkańców, dla dobra wszystkich obywateli, którzy tu funkcjonują. Kontrola społeczna i opinia publiczna to wielcy sprzymierzeńcy pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i na pewno to najlepsze działania antykorupcyjne. Po konferencji rozdam Państwu treść tego listu. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja jeszcze na koniec tylko chciałbym też podziękować wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy wspierali mnie w tej walce o większą jawność w warszawskim ratuszu. Oczywiście dziękuję tak samo dziennikarzom za rzetelne informowanie o tej sprawie, wszystkim ekspertom, organizacjom pozarządowym za bardzo dobre wskazówki, rady, wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego wspólnego sukcesu. Jeśli Warszawa ma być stolicą przejrzystości, bo pamiętajmy o tym, że niestety w mojej ocenie do teraz jawność ratusza była piętą achillesową, ale w tym momencie możemy starać się wspólnie, żeby te dobre zasady jawności w życiu publicznym były przestrzegane także przez największy samorząd i przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Oczywiście bardzo cieszę się z tego, że wyrok prawomocnego sądu wreszcie został wykonany. Chociaż przypominam, że od 3 miesięcy sprawę ewentualnego złamania prawa przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz i pracowników Urzędu Miasta bada prokuratura i oczywiście czekam na efekty tych postępowań, które trwają.
Ja wskazywałem na dwa artykuły. Pierwszy, artykuł 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który mówi, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej, ten podlega karze grzywny, pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności. Więc szanowni państwo, sprawa niestety zabnęła bardzo daleko. Dlatego, że i myślę, że to dobry też, dobra przestroga dla wszystkich władz, że jeśli nie udostępniają informacji publicznej, mogą trafić przed sąd, a sąd stoi na straży sprawiedliwości. I tak było w tym przypadku, z czego cieszę się i mam nadzieję, że od tej pory będzie chociaż trochę więcej jawności.